Co było przyczyną śmierci pana syna? Podobno się wykrwawił szybko. Czy ten policjant oddał strzał ostrzegawczy? Nie oddał żadnego strzału ostrzegawczego. Czy krzyczał stój, policja? Podobno krzyczał. To była egzekucja. Dla mnie to była egzekucja. Mógł mu strzelić w nogę, w rękę, tak? Nie zrobił tego. Widzę, że wciąż nosisz pierścionek zaręczynowy. Tak, i no nie mam zamiaru go ściągać. No. Nie ściągnę. No. Tęsknisz za Adamem? Bardzo. Ale no, jest inaczej, no i już tak będzie. Mhm. Masz jakąś pomoc psychologiczną? Tak, chodzę do psychiatry. I jestem na lekach. Usłyszałam huk i dwóch policjantów biegło w tę stronę. Reanimowali go. Dwóch policjantów. Pogotowie przyjechało, no i później pogotowie stwierdziło, że chyba zgon. Zginął młody człowiek. Nie, według mnie powinien policjant troszeczkę też się zastanowić. Jest tu przedszkole, niechby poszło rykoszetem i podejrzewam, że on był szkolony. Policjant mógł sobie dać radę z tym. Z tego, co ja słyszałem, to ten człowiek go gonił i podobno już go nawet dogonił, złapał za ramię i gdy Adam właśnie się odwracał do niego, to ten człowiek strzelił. Czy rozmawiałaś, miałaś okazję rozmawiać z nastolatkiem, który był na miejscu? Tak, rozmawiałam z nim. Co on mówił? Podjechał radiobus, Adaś zaczął uciekać, jak zobaczył policjanta tego, co kierował. No i ten policjant za nim wyleciał. Powiedział, że potem nic już nie widział, tylko usłyszał po prostu strzał. Był tylko jeden strzał. Jeden, który zabiła Adasia. To jest policjant, który został wyszkolony nie tylko jak użyć broń i jak zatrzymać napastnika, ale również jak go obezwładnić. No przecież ten policjant mógł jedną ręką tego Adasia obezwładnić i nie robiąc mu krzywdy praktycznie, tak? No skąd dokładnie. Strzał? Skąd strzał? Biegnąc wyciągał broń. Strzelał z jednej ręki, tak? Od tragicznych wydarzeń w Koninie minęły już 2 miesiące. Co w tym czasie udało się ustalić prokuraturze? Czy są już wyniki zleconych badań? W chwili obecnej w dalszym ciągu trwa gromadzenie materiału dowodowego. Zostały zabezpieczone różnego rodzaju przedmioty, ślady i dowody. Przesłuchani zostali świadkowie. Natomiast aktualnie oczekujemy na wydanie przez powołanych w sprawie biegłych opinii. Treść tych opinii będzie miała kluczowe znaczenie dla dalszego kierunku śledztwa. Oczekujemy również, bo do tej pory nie wpłynęła jeszcze końcowa opinia z przeprowadzonej sekcji zwłok. Jedynym wątkiem, jakim podzieliła się prokuratura dotąd z opinią publiczną, było ujawnienie substancji psychotropowych niedaleko miejsca zdarzenia. Proszę powiedzieć, co przesądziło o tym, że właśnie ten wątek upubliczniliście państwo, a o innych dowodach nie możemy usłyszeć. Żeby usunąć jakiegoś rodzaju wątpliwości co do tego, co mogło się znajdować w tym zawiniątku, w tym pakunku, to proszę zwrócić uwagę na to, że było to również upublicznione wcześniej przez niektóre media. Kamery skierowane są na furtkę, w miejsce, gdzie oddano strzał, tak? Więc to jest chociażby zadziwiające, bo już dziś prokurator mógłby podjąć działania w stosunku do funkcjonariusza, postawił chociażby zarzuty. Przecież on by mógł dziś już przejrzeć ten monitoring, bo on jest wysokiej jakości.